W ubiegłym tygodniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt ustawy o samorządowym funduszu drogowym. Jest to projekt poselski. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom wójtów, starostów, burmistrzów, prezydentów miast. Proszę Państwa, drogi gminne i powiatowe wołają o pomoc, można tak w skrócie powiedzieć. Po tych drogach jeździ znaczna część ruchu osobowego, towarowego. Te drogi są w bardzo złym stanie. Od wielu, wielu lat te inwestycje na tych drogach są małe, niewystarczające. Na tych drogach ma miejsce bardzo wiele wypadków. Dzieci, mówiąc obrazowo, nieraz chodzą do szkoły po fosach. Brak jest poboczy. Zauważyliśmy więc ogromny problem i wychodzimy naprzeciw temu wołaniu samorządowców, którzy mówią, dokąd będziemy czekać. Państwo musi pomóc w realizacji tych inwestycji. Sami nie damy rady. I chcemy powołać taki właśnie samorządowy fundusz drogowy, na podstawie którego będzie można rozdysponować co roku około 5 miliardów złotych. Te pieniądze trafią stricte na właśnie te drogi samorządowe i w jednym wypadku na drogi krajowe. Co najważniejsze, że bierzemy pod uwagę, i tak to napisaliśmy w projekcie ustawy, iż pieniądze nawet do 80% mogą trafić do gmin o najniższych dochodach własnych, a więc nie 50 do 50, tylko do 80% do gmin, do miast o najniższych dochodach własnych. Ten projekt spotkał się z dużym poparciem samorządowców. W ubiegłym tygodniu o tym rozmawialiśmy w Sejmie. Zauważamy też i taką historię, że koszty wypadków drogowych w Polsce, chociażby za rok 2015, jak to policzyło Krajowe Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to około 48 miliardów złotych. Proszę zauważyć, 48 miliardów złotych. Nie możemy dłużej czekać, nie możemy patrzeć, jak na drogach gminnych i powiatowych giną ludzie, giną dzieci. Jest masa zdarzeń właśnie wynikająca z braku dobrej infrastruktury, z braku chodników, wynikająca z dziur w drodze po prostu. Mamy też jeszcze, i to zauważamy bardzo wyraźnie, wykluczenie inwestycyjne z powodu braku dróg gminnych i powiatowych. Inwestorzy tam, gdzie nie ma dróg, po prostu nie przyjeżdżają. I to jest poważna blokada także dla tych wójtów i starostów, którzy chcieliby tworzyć miejsca pracy u siebie. Ten samorządowy fundusz drogowy jest pewnym przygotowaniem do mniejszych środków europejskich, które mogą się pojawić po 2020 roku. Trzeba myśleć perspektywicznie i jak gdyby w kilku krokach do przodu. I dlatego ja myślę, że można pogratulować tej inicjatywie poselskiej takiego myślenia, takiego dbania o przyszłość i o bezpieczeństwo w każdym czasie. Trzeba pamiętać też o tym, że ta perspektywa finansowa poprzez takie, a nie inne wynegocjowanie umowy partnerstwa nie daje możliwości budowy dróg lokalnych. Mogą być tylko drogi wojewódzkie, drogi po prostu krajowe i stąd to zapotrzebowanie na te środki dzisiaj jest widoczne. Skierowałem w tej sprawie też do pani premier list, aby myśleć o tym funduszu drogowym. Bardzo dobrze, że ta inicjatywa się pojawia. Popiera tą inicjatywę też Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i myślę, że liczni inni samorządowcy też uważają to za dobry ruch. Przypomnę, że my w Podkarpaciu mamy też Podkarpacki Samorządowy Fundusz Kolejowy, z którego robimy naprawdę małe, drobne, jakże cenne inwestycje w naszym województwie, poprawiając infrastrukturę kolejową. Ja myślę, że ten przykład jest dobry do powielenia w skali kraju. Będzie to fundusz celowany, będzie to fundusz dedykowany i będzie trafiał do mieszkańców, będzie można bezpośrednio zetknąć się z efektami działania tych środków finansowych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę inicjatywę. To jest duża szansa dla samorządów, zwłaszcza samorządów biedniejszych, na poprawę sieci dróg, na poprawę bezpieczeństwa. Powiat jesielski ma ponad blisko 400 kilometrów dróg. Wiele dróg jest w terenach górskich i niektóre drogi są naprawdę w stanie nie nadającym się do użytku. I w programie, który obecnie obowiązuje, w Narodowym Programie Rozwoju Dróg Lokalnych, ta ilość środków jest niewystarczająca. To jest około 800 milionów złotych. Powiat jesielski nie
uzyskał dofinansowania w ciągu ostatnich kilku lat na drogi lokalne. Więc to jest wielka szansa, że będziemy mogli połączyć na nowo sieć dróg lokalnych, że będziemy mogli część tego ruchu wyprowadzić z sieci dróg tranzytowych, co poprawi się bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, ponieważ inne są cele w ruchu lokalnym, a inne cele są w ruchu tranzytowym i to za tą inicjatywę bardzo serdecznie dziękuję i liczymy na te środki. Ja ogromnie ucieszyłem się, że taka inicjatywa jest. Samorządy gminne na pewno będą bardzo popierać, jeśli właśnie ten projekt, który właśnie pan poseł Żońca wspomniał. Dodam, że potrzeba budowy dróg gminnych naprawdę jest bardzo duża. Są tu pewne zapóźnienia. Jeśli chodzi o stan dróg, w różnych gminach są w różnym stanie. Na pewno trzeba uwzględnić zdecydowanie zwiększony ruch, tak ruch kołowy, jak i ruch pieszy. I właśnie o budowie tych chodników od pewnego czasu musimy też pamiętać. Dodatkowymi kosztami, które właśnie powodują, że te koszty ciągle rosną, to jest konieczność nabycia albo uregulowania gruntu właśnie, jeśli chodzi właśnie pod poszerzenie pasa drogowego. Mam to na myśli i poszerzenie drogi, i budowę chodników, co rodzi koszty. Dotychczasowe dotacje z programu lokalnych dróg musiały być rozliczone w rocznym kalendarzu, czyli od stycznia do grudnia i koniec. Albo przepadały pieniądze, albo nie można było ich przenosić na następny rok. W tej ustawie o Samorządowym Funduszu Drogowym wpisujemy wyraźnie, że drogi mogą być budowane przez wiele lat, czyli rozliczenie dotacji, którą będzie przydzielał wojewoda w każdym przypadku, bo tu się nic nie zmieni. Wnioski będą składane do wojewody i wojewoda będzie decydował ze swoją komisją o tym, kto otrzyma te środki. Będzie można te środki rozliczać poza rokiem kalendarzowym. I to na pewno spowoduje, że wójtowie, burmistrzowie, starostowie lepiej zastanowią się, jak wykorzystać te środki co do sieci połączeń dróg, bo inaczej buduje się drogę gminną, inaczej powiatową, a inaczej buduje się drogę gminno-powiatową. Na to potrzeba trochę więcej czasu. Stąd też wyraźnie zapisujemy, że rozliczenie tych środków dla tych szczęśliwców, którzy otrzymają pieniądze, a będzie ich bardzo wielu, to będzie ten dłuższy czas rozliczenia zgodnie zresztą z ich oczekiwaniami.